Raz jeszcze dzień dobry i raz jeszcze powiem, że dzisiaj jest dzień kontroli parlamentarzystów z koalicji, z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kontroli instytucji rządowych. Szukamy węgla. Szukaliśmy jej dzisiaj rano w kancelarii prezesa Rady Ministrów, a raczej chcieliśmy szukać, szanowni państwo, ponieważ nie udało nam się spotkać z nikim, ponieważ jak otrzymaliśmy informację, wszyscy są w Karpaczu na forum ekonomicznym. Zobaczymy, jak pójdzie nam kontrola w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do której za chwilę z panem posłem będziemy wchodzić. Chcemy, proszę państwa, zapytać, gdzie ten węgiel? Już dziś. Gdzie on jest? Kiedy będzie? Konkretne daty, konkretne terminy. Chcemy zapytać, gdzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych kupuje węgiel? Gdzie ten węgiel będzie sprzedawany? Jaka będzie cena tego węgla? I chcemy zapytać, w jaki sposób środki, które gwarantuje Skarb Państwa w wysokości 8 miliardów 600 milionów złotych, zostaną wykorzystane na zakup tego węgla? Czy te środki z powrotem wrócą do budżetu państwa po sprzedaży tego węgla? To bardzo ważne. Nasi Polacy powinni wiedzieć o tym, że ta agencja rzeczywiście jest agencją z rezerw strategicznych, a nie tylko wydmuszką rządu, która tylko przerzuca pieniądze i przerzuca materiały, czy można powiedzieć również surowce energetyczne, między różnymi działami, dziedzinami, a nie przekazuje tych materiałów Polakom. Szukamy węgla. Szukamy węgla, zobaczmy, co agencja do tego upoważniona robi w tym zakresie. To ta agencja przede wszystkim powinna zadbać o te rezerwy. To ta agencja powinna zadbać o to, żeby nam tego węgla nie zabrakło w zimie. Drzwi do kancelarii prezesa Rady Ministrów dzisiaj były dla nas zamknięte, więc nie mamy żadnych odpowiedzi dla Polek i Polaków. Mamy nadzieję, że prezes Agencji Rezerw Strategicznych nas przyjmie i udzieli wszelkich informacji, o które będziemy w imieniu Polek i Polaków się domagać. No już wiemy, że premier baluje w Karpaczu. Zobaczymy, co z panem prezesem Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Czy też baluje, czy dba o to, żeby tego węgla Polakom nie zabrakło, a do tego między innymi został powołany. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.